Szanowni Państwo, witamy z Mikołajek. Skończyliśmy właśnie warsztat dotyczący tego, jak opracować dobrą strategię. Podkreślamy dobrą, nie każdą, ale taką, która spełni wymogi nie tylko prawne, nowe, ustawowe, ale przede wszystkim odpowie na oczekiwania interesariuszy. Zachęcaliśmy uczestników warsztatu do tego, żeby opracowywali strategię, włączając wszystkich zainteresowanych, żeby był to dokument taki, którym będą żyli, który będzie stanowił zapis wizji, który będzie wyzwaniem do zrealizowania na najbliższe lata. Mamy nadzieję, że obecność SGH na kongresie samorządowym będzie przekładała się na taką współpracę, także przy opracowywaniu strategii z różnego rodzaju samorządami. Misją uczelni jest oczywiście nauczanie, ale oprócz tego mamy także bogatą ofertę współpracy dla jednostek samorządu terytorialnego. Temu służyły między innymi nasze warsztaty. Jesteśmy gotowi opracować bardzo dobre strategie rozwoju, bardzo dobre plany inwestycyjne. Oferujemy także prognozy finansowe. Grono jednostek samorządu terytorialnego, które może z nami współpracować, obejmuje zarówno małe jednostki, miasta średnie, jak i miasta duże. Dla każdego znajdziemy dobre rozwiązanie i zapraszamy do tej współpracy. To jedno, działalność ekspercka. Drugie to studia podyplomowe. Studia podyplomowe, które oferujemy, są przygotowane z bardzo szeroką ofertą dla jednostek samorządu terytorialnego. Obejmują one zarówno problematykę finansową, przestrzenną, menedżerską. Mamy studia wyspecjalizowane dla osób, które chcą powiększyć swoją wiedzę w zakresie gospodarki odpadami, czy też zarządzania problemami transformacji energetycznej. Nasze nowe studia to także studia dla liderów lokalnych, a więc oferta jest tutaj bardzo duża. Mogliśmy się podczas naszych warsztatów zorientować albo przekonać o jednym. Jeśli ktoś ma wiedzę, dobrze zarządza jednostką samorządu terytorialnego, a my jesteśmy w stanie tę wiedzę przekazać. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to nasz produkt innowacyjny. Od prawie roku pracujemy nad wskaźnikiem aktywności rozwojowej samorządów. Efekt tego to dwie konferencje. Dwie konferencje, podczas których zaprezentowaliśmy wyniki i pierwszej, i drugiej edycji. Pokazują one, są one swego rodzaju barometrem nastroju w jednostkach samorządu terytorialnego. Pytamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, pytamy starostów i marszałków, jak widzą najbliższe miesiące. Czy będą one bardziej optymistyczne, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów? Czy będą one bardziej optymistyczne, jeśli chodzi o sytuację finansową? Czy przyszłość pozyskiwania środków unijnych wygląda lepiej czy gorzej? Czy będą w stanie się też zadłużać? Raporty są nasze raporty, one obrazują zarówno przeszłość, jak i wychodzą w przyszłość. Bardzo zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nimi. Są one zamieszczone na stronach naszej uczelni. Zapraszamy także samorządy do współpracy w tym zakresie.